5 pomysłów na biznes dla osób z małym kapitałem. Intro i zaczynamy. Przedstawione tutaj pomysły są to pomysły głównie na biznesy usługowe z niskim progiem wejścia, które według mnie cieszą się teraz, bądź będą cieszyły się w przyszłych latach dużą popularnością. Pierwszy pomysł na biznes, którym się tutaj z Tobą dzisiaj podzielę, jest to terapeuta. Tego typu biznes według mnie ma wiele zalet, o których za chwilę powiem. Przede wszystkim jest to biznes, który umożliwia Ci pracę zdalną, pracę z domu. Nie masz potrzeby posiadania biura. Oczywiście takie biuro teoretycznie możesz wynająć, natomiast generalnie takiej potrzeby za bardzo nie ma. Także jesteś w stanie prowadzić ten biznes z domu. Dostrzegam ogromną potrzebę na tego typu usługę w latach obecnych oraz w latach przyszłych. Coraz więcej osób potrzebuje takiego wsparcia terapeutycznego i tego typu usługa będzie cieszyła się dużym wzięciem, więc niewątpliwą zaletą tego typu biznesu jest fakt dużego popytu na rynku, jaki ja tutaj w tym wszystkim dostrzegam. Na potrzeby tego odcinka zakładam oczywiście, że masz odpowiednią wiedzę, żeby tego typu usługi terapeutyczne świadczyć, a nie jesteś jakimś magikiem, czarodziejem, który zrobi jeszcze większą krzywdę tym osobom. Także jeśli masz wiedzę, masz umiejętności, to rozpoczęcie z tego typu biznesem nie będzie wymagało od Ciebie dużych nakładów finansowych, jesteś w stanie to robić z domu. Jeśli chodzi o samą promocję tego typu biznesu, to przede wszystkim Twoja marka osobista, Twój personal branding, strona internetowa w dzisiejszych czasach to jest podstawa, plus kampania na Facebooku, to pozyska Ci pierwszych klientów i w tym budżecie 5000 zł będziesz w stanie tego typu biznes na pewno założyć. I to jest pomysł numer 1, a teraz przechodzimy do pomysłu numer 2. Pomysł na biznes numer 2 jest to trener biegania. Uważam, że tego typu pomysł na biznes będzie miał ogromną rację bytu ze względu na pewne zmiany w społeczeństwie, jakie zachodzą. To znaczy chcemy być coraz bardziej aktywni, coraz więcej się ruszać. Kultura biegania w Polsce stale się rozwija. To, co już gdzieś tam wspominałem we wcześniejszym odcinku, biegaczy z roku na rok przybywa bardzo, bardzo dużo. W samym biegu niepodległości w Warszawie w tym roku, czyli 2023, chyba wystartowało 13, 14 czy tam 15 tysięcy biegaczy. Ogrom osób. Dużo osób biegło po raz pierwszy. Biegałem amatorsko, ale też dużo osób biega już profesjonalnie i faktycznie przykłada dużą wagę do wyników, jakie osiągają. I Ty jako trener biegania możesz pomóc im właśnie te wyniki osiągać jeszcze, jeszcze lepsze. Także generalnie uważam, że tego typu pomysł na biznes może mieć ogromną rację bytu w roku 2024 czy 2025, ponieważ po pierwsze biegacze chcą osiągać coraz to lepsze wyniki. Lubimy rywalizować głównie sami ze sobą, aczkolwiek taka rywalizacja podczas zawodów też ma miejsce. Poza tym biegacze to też są gadżeciarze. Kupujemy stroje, buty, zegarki po 2-3 tysiące, także też osoby, które chcą osiągać fajne wyniki w tego typu sporcie, będą gotowe skorzystać z usług trenera biegania. Ja też biegam i wiem, że jeśli chciałbym biegać dużo, dużo lepiej, biegać naprawdę na wysokim poziomie, to nie przeskoczę pewnego poziomu bez odpowiedniej wiedzy, więc albo tą wiedzę muszę zdobyć sam, czyli poświęcić na to czas, albo za tą wiedzę mogę zapłacić. Więc uważam, że trener biegania, taka usługa, może w kolejnych latach cieszyć się dużą popularnością. Będziesz miał swego rodzaju błękitny ocean, będzie Ci bardzo, bardzo prosto wyróżnić się z tego typu usługą, także osobiście uważam, że warto. Pomysł na biznes numer 3 jest to budowa stron www, budowa stron internetowych. Bardzo prosty pomysł na biznes, także nie ma co tutaj za bardzo omawiać. Jest to pomysł, który będziesz w stanie rozpocząć z wkładem 5000 zł. Znowu na potrzeby tego materiału zakładam, że już jakąś wiedzę w tym temacie posiadasz, że nie będziesz eksperymentował na swoich klientach, także zrób sobie kilka stron, powiedzmy na własne potrzeby. Jak już będziesz te umiejętności posiadał, to dopiero zaczynaj z tego typu biznesem. To jest raz, natomiast taka moja wskazówka, którą się tutaj mogę podzielić, ale dotyczy ona bardziej samego obszaru reklamy tego typu biznesu, no to i ruszając tego typu działalnością, która posiada bardzo, bardzo dużą konkurencję, to co ja bym zrobił, to przede wszystkim, to skupiłbym się na zbudowaniu takiego błękitnego oceanu. I jak taki błękitny ocean mógłby wyglądać?
skupiłbym się na budowie stron internetowych, ale dla bardzo wąskiej grupy docelowej, czyli na przykład wyłącznie dla hal produkcyjnych, tak? Czyli dla przedsiębiorstw produkcyjnych i tylko dla tego typu segmentu działalności bym te strony budował. Byłoby mi wtedy dużo, dużo łatwiej się wyróżnić na rynku niż w przypadku, gdy chciałbym konkurować z dziesiątkami czy setką tysięcy innych firm, które robią dokładnie to samo. Czwarty pomysł na biznes, który uważam, że ma rację bytu i który będziesz w stanie założyć do 5000 zł, jest to klub seniora. Mówiłem o tym pomyśle już kiedyś we wcześniejszych materiałach. Generalnie seniorzy są osobami zazwyczaj samotnymi, które nie mają za bardzo zajęć, siedzą, nudzą się, oglądają telewizję, a można by im ten czas jakoś fajnie zorganizować. I właśnie ty z taką usługą możesz tutaj wyjść. Czyli taki klub seniora, czyli takie miejsce, gdzie będziesz rzeszał właśnie tych wszystkich seniorów siedzących w domu i jakoś im ten czas organizował. Także to jest pomysł, który wydaje mi się, że ma rację bytu. Ja osobiście nie spotkałem się z niczym podobnym jeszcze. Wadą tego typu biznesu jest to, że seniorzy nie są jakąś bogatą grupą społeczną, więc tego typu usługi nie będą drogie, także tutaj będziesz musiał iść trochę w skalę. Natomiast generalnie uważam, że tego typu pomysł na biznes może mieć dużą rację bytu, bo popyt na rynku jest. Myślę, że wielu seniorów chętnie by z takiej usługi skorzystało, chętnie by spędzili czas z innymi seniorami, pointegrowaliby się, więc organizacja takiego czasu, taki klub seniora w mojej ocenie może mieć rację bytu. Kwestia samego lokalu, ale to też jesteś, myślę, że bardzo w stanie dogadać z jakimiś organizacjami pod kątem organizowania takiego właśnie klubu seniora i czas takim seniorom po prostu organizować, chociażby zaczynać od, nie wiem, gier w karty, a kończąc może nawet na jakichś wyjazdach z tymi seniorami. Piąty pomysł na biznes, będą to usługi make-upowe. Uważam, że tego typu pomysł na biznes sprawdza się obecnie i będzie sprawdzać się w kolejnych latach. Może ja nie jestem ekspertem od usług make-upowych, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast generalnie kompletując te wszystkie elementy, myślę, że jesteś w stanie spokojnie założyć biznes do 5000 zł, że zmieścisz się w tej kwocie na założenie tego typu biznesu, jakąś prostą formę reklamy na pozyskanie pierwszych klientów, więc generalnie uważam, że ten pomysł na biznes ma rację bytu. Można chociażby zobaczyć, jak duża marżowość jest na tego typu działalności, dlatego też tak wiele osób chętnie ją po prostu wykonuje. Często jakieś makijaże ślubne, to tutaj mówimy o kilkuset nawet złotych za taki makijaż, więc te ceny są znaczne i wielu mężczyzn łapie się za głowę, jak makijaż jakiś tam ślubny może kosztować 500 czy 600 złote, a może i nawet więcej. Że biorąc pod uwagę to, że założysz ten biznes do 5000 zł, że marżowość na tego typu usługach jest duża, to bardzo szybko nastąpi stopa zwrotu z tego typu po prostu działalności i to zachęca wiele kobiet do ruszania z tego typu biznesem. Natomiast pamiętaj, że tutaj nie wystarczą tylko i wyłącznie umiejętności robienia makijażu, tylko tutaj też musisz poprzeć to promocją i pomysłem na po prostu wyróżnienie się na tym rynku, bo tak jak powiedziałem, wysoka marża zachęca do zakładania tego typu biznesu, natomiast to się wiąże po prostu z dużą konkurencją, o czym musisz pamiętać. To 5 pomysłów na biznes, które według mnie są warte zainteresowania się, które według mnie warto założyć właśnie w 2024 czy 2025 roku. Nie są to oczywiście porady inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia w tym temacie. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał. Zajrzyj do innych publikacji na tym kanale, do serii poświęconej marketingowi. A tymczasem co? Dzięki za Twoją uwagę i do zobaczenia za kilka dni. Trzymaj się. Cześć.